Hej, witajcie z tej strony Kala Sara, to jest kolejny odcinek z serii Fallout 4. No i w tym odcinku będziemy sobie kontynuować tą misję nadzór syntków. No niestety musimy tutaj wykonać misję dla Instytutu, żeby nie wzbudzać podejrzeń, że nie te... Wow, no i znowu Bractwo Stali sobie lata. No niestety musimy nie wzbudzać podejrzeń i musimy co nieco tutaj pomóc Instytutowi. Wow, mocarny bandita. Tam się czai. Sobie z tej mojej snajperiny próbujmy. No, pokażesz się. Czy się nie pokaże, kurde. O, dobra jest. Nie trafiłem, jak żeby inaczej. Kurde, mocny jest. Muszę headshoty walić. Nie wiem, czy dostał headshota, ale... Wow, Piper tam na pewno sobie dobrze radzi z tymi... granatami rzuca pod nogi. Najpierw by było dobrze się tym mocarnym. Kurde, a co on? Życie se odnowił, co za menda. Nieraz niestety potrafią takie brzydkie rzeczy robić. Gdzie mi Piper szczylasz? Znaczy bijesz. Dostała w klatę. Dostał czy nie dostał? Chyba nie dostał. Teraz dostał. Proszę bardzo. Pieseł nie żyje. Nie wiem, czemu on w ogóle zaczął uciekać. Użyte ten mocarny band, to będzie mnie to teraz wkurzać. No teraz musiał dostać heada. To raczej niemożliwe. Kurde. Ale z niego mam nadzieję, że będzie coś porządnego, a nie jakiś wałek wspomagany wadcem. Chyba nie trafiłem. Wow. A, tu Bractwo Stali. Mam nadzieję, że oni ze mną się bić nie będą. Że mnie po prostu oleją. A, jajaj, ruszył się. Może nawet tym się zajmę. Kolegom. Bandyta włóczyki. Strzeliłem mu chyba w głowę. I niewiele mu to zrobiło, niestety. Wow, ci jakie tu szalone rzeczy robią tym samolotem. No kurde, co on? Trzy razy sobie życie odnawia do cholery. Teraz sobie zapiszę, bo mogę zrobić teraz wielką głupotę, ale... Spróbuję podejść bliżej. Wow, granat. No zginiesz w końcu, jaki ten włóczyki silny. Kurde, akurat teraz przeładunek, no. A, granat. Dobra. Padł. I ten mocarny, kurde. Bandyta. Wiedziałem, że to nie wypali. Ajaj. Teraz spróbujemy inaczej nieco. Ale to za moment. Muszę się najpierw wczytać. Ale loading nie powinien być zbyt długi. Okej. Okay. No chyba snajperka będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. W ogóle mam jakieś granaty? Nie mam. To musimy sobie snajperką poradzić. Kto to tutaj idzie? Jakiś szalony. No chyba go trafiło, ale... Ten w jaja dostał. Kurde, te włóczyki taki kurde silny, to jest chyba jeden ze zwykłych przeciwników. Aspirant Bractwa, rusz się. No i będzie się teraz cofał. Na ciul żeś tam szedł, jak się teraz cofasz. Dobra. Że spróbujmy tak to rozwiązać. Podbiegnę sobie tutaj. No. Kolego, wychyl się. O, to jest kurde ten silny. Wow, ja zaraz ginę. Jakiego mi headshota sprzedał? No nie. Tędy raczej nie przejdę.
Kurde, nie sądziłem, że to ta misja będzie aż tak trudna. Snajperką, kurde, też niewiele im robię. No, kurde, posuń dupę. Dobra, niech tam ten w power armorze się troszkę do nich podskrada. Ja tu podziałam co nieco snajperką. Kurde, bandycka menda. Są oni tacy silni wszyscy są. Kurde, nie mam krytyka naładowanego. No. A, nie mam punktów akcji. Się dziwię, czemu mi nie chce tego zatwierdzić. Kurde, ktoś mi tu granata rzucił. Trafi czy nie trafi? Dupa. No teraz headshota dostał. Drugiego. No teraz być mi się celownik buja, żebym mógł headshota mu tam szczylić. Dobra, dostał. No zaraz powinien chociaż jeden paść. Dobra. To już jest jakiś sukces. Trzeba zapisać. Piper! Steampunk! Stawaj! Pomożesz nam tutaj strzelać. O, mocarny bandyta zaraz padnie. Trzeba im tutaj pomóc. Jej, w końcu mocarny padł, więc można zapisać. Teraz włóczy kija trzeba trochę pocisnąć. Dostał czy nie dostał? Już nie wiem, sam. Tak małe obrażenia, że nie widać różnicy. No nie! Urwało mi nogi! Co za hamidło mi rzuciło pod nogi granata. To jest poniżej pasa. Przeładunek. O, myślałem, że on chce mnie atakować. No to po prostu ja kucam i to pokazywało, że mam go okraść. Myślałem, że się już na nas obraził nasz oto kolega, ale wcześniej mu szczaliłem w głowę, gdy leżał na ziemi i nie zrobił z tego afery, więc być takich jaj nie powinno. No, pokaż główkę, kolego. Jej, zapiszmy, żeby nie było. I chodźmy, kurde, pozbierać teraz łupy. Sobie przełączę na mój pistolecik, mam sporo amunicji. Zobaczmy, co on tutaj ma. Wszystko gorsze. Karabin bojowy. Karabin mogę sobie wziąć, będzie na pewno lepszy po ulepszeniu od tego mojego. Chętnie bym sobie wymienił na jakiś inny karabin. To jest gorsze, gorsze. A, to jakieś ciulowe bonusy, szkoda. Tutaj jeszcze ktoś chyba umarł, a poza tym... Wow, samoróbka pistolet. Nie skorzystam, trudny zamek, spróbujmy otworzyć. A, nie w tą stronę. Gdzieś tak? Tak jest. Zobaczmy, ile tu dobroci. Odlot psycho. Naboje, naboje, z chęcią wszystko sobie wezmę. Antyrad. A, to mi niepotrzebne. Wow, safe jeszcze. A, spinka była już zużyta. Jej, udało się. Bezpiecznik, granat. A, weźmy sobie mina. Naboje. A, weźmy wszystko. Czemu by nie? Wow, kto tam się szczyla jeszcze? Jeszcze mi jakoś z boku tam chcą dowalić. Dobra, wszystko wzięte. Gdzie on jest?
Tam, kurde, się chowa za tą płachtą. Aż muszę ze steampacka walnąć i coś zjeść. Wspomagacze. Dobra. Wow, granat. Kurde. No teraz tutaj rzucać tymi granatami. Wow. Co to było? Coś z mini atomówek nawala tutaj. Kurde, ja z takimi słabymi broniami tu latam. Co to ma znaczyć? Ach. Kurde, zepsułem teraz. Ale dobra. Mamy antyrady, granaty, miny, naboje. Dobra. To ciekawi mnie, jak tam na górę wejść. A dobra, tutaj są schody. Okej, co tutaj mamy? Poduszka, mnie nie interesuje, naboje z chęcią wezmę. W ogóle mam chyba z milion już amunicji do strzelby i w ogóle jej nie używam. Będę może musiał sobie chyba zrobić jakiegoś shotgunika. Dobra. Pistolecik nie jest taki zły. W końcu na maksa zabegradowany na obrażenia. Coś tu ciekawego jest, nie? Ale tutaj mamy chyba jakieś skrzyneczki. Co to mnie tu szczyla? Zapiszmy. W razie co. Kurde, nie widzę tutaj żadnych przeciwników. Kurde, nie ta broń. A, i też nie ta. To chciałem. Proszę bardzo. Ci na hita schodzą. Headshota. No, na początku byli jakieś koksy. Proszę bardzo. Ja tą wieżyczkę już rozwalić, póki można. Jej, wybuchła. Gdzie oni są? A, tam jest, dobra. O, kurde, cofnij. O, psychol. Ten już wytrzymalszy jest, jak widać. Kurde, noc się, kurde, zbliża. Nie fajnie. Dobra, co my tutaj mamy? Zbierajmy wszystkie dobroci, ja sobie przeładuję. Tutaj przeszukajmy. O, naboje bym pominął. Gdzie on jest? Piper, do kogo ty szczylasz? Chyba, że już zabiła. Ale w sumie expa powinienem dostać. Dobra, tak czy siak sobie na razie tutaj pozbierajmy te dobroci. Wszystkie. No dobra, tutaj jest koleś. Dobra, teraz chyba go tam nie sięgnę. Dobra, pozbierane. Warto tutaj wszystko pozbierać, bo jak widać, co trochę tutaj można amunicję znaleźć, która bardzo się przydaje. Tutaj kolega bez głowy. O, i tak jak mówiłem, naboje. Tam już byłem na dole, tak? Chyba tak. Dobra, w takim razie nie zostało nam nic jak przejść tutaj. Dobra, tędy chodźmy, tylko żeby nie wpaść do wody. Taki posterunek sobie tutaj urządzili. Proszę bardzo. Do czego, koledze, mydło było? Sprawdź, co z Virgilem. A, to dobra, to nie teraz. Na pewno później sobie się tam zajdziemy. No, możemy sobie tutaj... Mamy pracownię rusznikarską. Piper, z drogi! Tylko nie wpadnij do wody. Co my tutaj mamy? Będzie coś ciekawego. Amunicja. O! Pominął steampacki, oczyszczoną wodę, antyrady. Okej, okay, tutaj małe śmietnisko widać mamy.
mruczą muchy mięsnej. Gdzie ja w ogóle mam iść? A, tam muszę się dostać. Proszę, jak się zbunkrowali. Tylko którędy ja mam tam dojść? Chyba nie tą stroną, niestety. Dobra, to będę musiał chyba przejść tędyk jakoś. Tylko uważnie, po deseczkach nie spaść. Byłaby lipa wtedy. Mamy tą wieżyczkę, którą wcześniej rozwaliłem. Handlarz. Dobra, to mi niepotrzebne nic. Tutaj, kurde. Co oni tutaj robili z handlarzami? Niedobrzy ludzie. W końcu to bandyci. Ale zaraz powinniśmy tam dojść. Bo kurde, mało amunicji już zostało mi do tej snajperiny. Tylko jak tam dojść? Kurde, mol. A? Już ktoś się tutaj pojawił. Nie trafiłem go, naprawdę. No co jest? Powinienem go trafić. No nie mówcie, że tam jest tekstura jakaś niewidzialna. No bez kitu, tam jest tekstura niewidzialna. Kurde, no chyba jednak nie tędy mam tam dojść. Nie wiem, czy ostatecznie nie będę musiał, kurde, jakoś do wody wskoczyć. Wolałbym tego uniknąć. Ale zaraz się okaże. Przejdę jeszcze raz tutaj, bo zobaczyłem, że może jakoś tędek da się tutaj wskoczyć. Ewentualnie trochę będzie trzeba się i tak zamoczyć. No to YOLO! Wow! Trzy rady na sekundę. Dam radę tu wyjść? Tak jest. Burp, tak jest. No, hopsaj, hopsaj z tych radów. Dobra, jestem. Jakoś się udało. Ty mendo jedna. Tak mnie tutaj zaskoczyć. Dobra, udało się. Kurde, jak ją wytrzymały. Ja przeładuję sobie tylko. Kapsel, nabój, 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 nabój. Dobra. Wszystko zebrane. Kogoś tutaj będziemy mieć. Jak żeby inaczej, ale ten był mega słaby. Deska to do krojenia, nie wiem po co mi to, ale wziąłem. No, ten się tutaj nasz syntek pojawił, to dobrze. Steampaka sobie z chęcią wezmę. Dobra, tutaj chyba wszystko ograbione, więc możemy iść wyżej. Wow, shotgunik. Tu chciał do mnie z shotguna zacząć nawalać, ale mu coś nie wyszło. Dobra, dwa steampaki zawsze się przydadzą. Okej, tutaj mamy wejście na górę. O, aluminiowa puszka się przyda. Okej, czy coś jeszcze tutaj będzie ciekawego? Budzik. Budzik się przyda. Okej, no i możemy iść na górę w takim razie. Piętro wyżej, już praktycznie na samej górze jesteśmy. Już widać nasz cel tutaj niedaleko. Czy ktoś tutaj jeszcze będzie? Chyba raczej nie. O, sejfik schowany, patrzcie jaki. Na sejfiku mogą być jakieś naboje czy jakieś dobroci. Zobaczmy, co tu się chowało. Granat, minna, coś tam, zegarek, steampack, superklej. Kleju mi, kurde, zaczęło ostatnio brakować. Bym mógł sobie tą lepszą snajperkę poulepszać, ale bez kleju niestety lipa. Wszystkie, kurde, składniki mam odpowiednie do najlepszych nawet upgrade'ów. Tylko kleju mi brakuje, no.
Ale po tym wypadzie dzisiejszym, w tym odcinku, powinienem coś móc ulepszyć tamtą snajperkę ciężką, co się bardzo przyda, będą dużo większe obrażenia. Będę mógł w końcu zamienić sobie tutaj samolubka, mnie nie interesuje. Tutaj mamy jeszcze jakieś naboje antyrady. Piper z drogi. Dobra, zapiszmy i wchodźmy. Kajuta kapitana, o to kurde osobna lokacja będzie. Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you. What is it? I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. And then we can safely get him out of this hellhole. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, sir. Ready when you are. Okej. Dobra, to też zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. Coś ciekawego. Super klej. Nie chciałem koszyka podnosić, no ale już trudno. Nieśmiertelniki, a co to jest? Nice. O, jakiś kurny broń przykoksana. Będę musiał sobie później popatrzeć, którą najlepiej. Wow, obrażenia jakie. Co to jest? Shotgun? Nie. Uszkodzenie kończyną kosztem zwiększonego odrzutu. Jakiś bonus nie jest super specjalny, ale obrażenia ma, no nie powiem, dosyć fajne. Więc sobie to z chęcią wezmę. Zobaczymy może, co nieco tutaj pozmieniam swoje bronie. Na pewno bym chciał pozmieniać sobie, zmienić karabin. Ajajaj, złamała się spinka. Troszeczkę w tą stronę i powinno się otworzyć. Tak jest. Granat plazmowy, o kurde. Dobra, wszystko wzięte, biurko puste. Terminal Gabriela. Nic raczej tam nie chce mi się tego czytać. Dobra, zapiszmy. Tutaj jeszcze mogę sobie steampack oczyszczoną wodę wziąć. Coś tutaj ciekawego jeszcze będzie. Jakaś skrzyneczka kolejna. Udało się. Nasz samoróbka mnie nie interesuje. Okej, co my tutaj mamy? Mini atomówka. Dobra. Wchodzimy na górę w takim razie. No i zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Hard-working Commonwealth gangs. B-592, initialized factory reset, authorization Gamma-71-Epsilon. Musk, you okay? Gabriel, can you hear me? The place is nicer Shit, without the radio. Take them out! Please don't run. Nice. Chyba się wkurzyli jego koledzy. Oh! Jak go... Nie! Kurde, zdążyłem ją dezaktywować. Jak śmiesznie... Wow, podskoczył. Dobra, ci tam uciekli do instytutu. Ja sobie tutaj poprzeszukuję. No, ten ma tłumnik. Może go wezmę sobie... Wezmę i... Tłumnik zdemontuje. Dobra, a co my tutaj mamy? Bo jakiś ubiór fajniejszy tutaj zdobyłem. No właśnie, dużo lepsza ochrona teraz. Ale czy coś tutaj jeszcze ciekawego będzie? Czy będę mógł się już... Kurde, bardzo trudny terminal, no. Niestety tego sejfu nie otworzę, a mogło być coś tam ciekawego, no ale cóż. Dobra, tutaj jeszcze będzie coś ciekawego? Chyba nie. No, ale w takim razie będzie trzeba wrócić już do instytutu.
W takim razie ja zrobię cięcie i zobaczymy się już w instytucie, a ja w międzyczasie skoczę do sanktuarium, tam pozdaję niepotrzebne rzeczy, może poulepszam jakieś bronie i widzimy się za moment. Okej, jesteśmy już w instytucie. Chodźmy w takim razie, a jeszcze w sumie wam pokażę, tutaj mam pistolet półautomatyczny, znaczy pistolet karabin, którym troszeczkę ulepszyłem, za dużo nie mogłem niestety ulepszać. Co my tutaj mamy? Pistolecik, to wiadomo, nic tutaj nie robiłem. Tutaj ten karabinek, dałem celownik chyba tylko praktycznie w tym, ale i tak jest dobry. Snajperki niestety tamtej nie ulepszyłem. I tutaj mamy jeszcze tego pistolecika. To jest chyba bodajże strzelba. Chyba strzelba, a może i karabin. Bądź co bądź, tutaj komorę zamkową dałem, ma już sporo tutaj obrażeń. 74 aż. Czy to jest strzelba, czy nie? Jeżeli będzie celna, będę sobie z tego najprawdopodobniej korzystać. Tak czy siak, udajmy się teraz do ojca i później, prędzej czy później na pewno zobaczymy, jak to wszystko działa, bo jeszcze tego nie testowałem, tych broniach na jakichś przeciwnikach. Ojciec, gdzieżeś uciekł? Na górę, kurde, się wspiął samą. No, pogadajmy z nim, powiedzmy, że zadanie wykonane. I know the task was difficult, but I needed you to see firsthand how dangerous a rogue synth can be. Why do you care what happens on the surface? You're in your own world down here. Because there are forces on the surface that could pose a threat to us, and only a fool ignores a possible threat. We might diminish that danger by correcting the false perception that we intend some great harm to mankind. But enough about that. The task is done, and you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. O, to może być fajne, jakieś bronie nam dadzą. Zobaczmy, gdzie to będzie. Gdzieś w tamtą stronę, ale tak czy siak muszę zejść. Gdzie ta moja kwatera niby jest, a nie u góry, kurde. Ja nie muszę, nie mogłem schodzić. Gdzie ta moja kwatera się schowała, no? Na pewno nie tutaj. Tam nie ma żadnego przejścia. Tędy jakoś tam dojdę, kurde? Raczej nie. Jak tam dojść, kurde mol? Tędy? Może tutaj schodami do góry troszeczkę? No, niby w dół. Dobra, tutaj może zaraz będzie jakieś zejście. Zaraz się to okaże. Może gdzieś tam? Pięterko niżej. Bardzo prawdopodobne. Dobra, tutaj sobie zejdę. Ja w tym instytucie się zaraz, kurde, pogubię. No, gdzie ta moja kwatera jest? Kurde, to jakiś balkon czyjegoś mieszkanka? Tędy nie wyjdę. No serio, zaraz się tu pogubię. Dobra, chodźmy jeszcze na chwilę wyżej tutaj. Pewnie dalej muszę przejść po prostu. No. Kurde, sprint powinien być troszeczkę dłuższy, mniej punktów powinien zużywać, no. Dobra, to będzie chyba tutaj. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Brudna popielniczka, to nie, ale papieroski wezmę, hehe. Ogniwo steampack. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Kombinezon instytutu, jakieś gównęło. A to se wezmę, później sobie najwyżej zobaczę, kurde. Tylko brakuje mi tutaj ulepszeń. Kitel instytutu to nie. Łóżko mamy swoje.
kurde, chciałem to przeszukać, nie wziąć, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, zadanie zakończone w takim razie. Tak naprawdę dużo tutaj ciekawych rzeczy to nie było. No ale cóż, czysta szklanka, dobra, to mnie nie interesuje. Zadanie tak czy siak zakończone. I w tym momencie możemy sobie też chyba zakończyć odcinek. Ja sobie poza odcinkiem spróbuję. Znaczy w sumie teraz to już nie mam za bardzo i tak tutaj tych śmieci, żeby móc poulepszać sobie bronię. Śrub mi chyba teraz najbardziej brakuje, żeby to poulepszać, ale tak czy siak zobaczmy na zadania, co my tutaj mamy. Kontynuuj współpracę z ojcem. To pewnie będziemy musieli się udać do niego. O, porozmawiaj z ojcem. Dobra, tutaj mamy nowe zadanie, się nam pojawiło. Dobra, tak czy siak tutaj zakończymy. W następnym odcinku ruszymy dalej i tu współpracować z ojcem, skoro tak trzeba. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.